Serio, z tej strony Kartluszka i witam Was na moim kanale. Dzisiaj taka opóźniona aktualizacja, dlatego że byłam po prostu w górach. Nie mogłam Wam tego nagrać, bo nie miałam komputera. Teraz już Wam mogę, więc zaczynamy! Dzisiaj zespół Star Stable dodało wyścig, tak. Wyścig. Spróbuj swoich sił w tym malowniczym wyścigu nad jeziorem Valaday. Jest też, są dwie inne, na przykład przypomnienie. Koń rasy Quatergeneracji drugiej odejdzie na emeryturę za tydzień. Jeśli ktoś chce z Was te konie kupić, to proszę się pośpieszyć. Oj, trzecia, już niedługo. Masz ochotę na nowe zadanie fabularne? Czyli będą zadania fabularne! Jej! Moja koleżanka bardzo się ucieszy. A tutaj co jest? A, stary koniec. Okej, okay. Poładujemy się. Musimy chwilkę poczekać, żeby się załadowało. Czekaj, to musi się chwilę załadować. O, ładuje się już. O nie. Nie wiem, co to było. Ale chcę już grać. O, jest, wczytuje się. Okej. Tutaj jest ok. Mój koń jest nienajedzony, ale później go nakarmi. Okej, jedziemy do Valaday. Mój koń jest nienajedzony, więc strasznie wolno biega. No ale zaraz to zmienimy. O, nieźle pojechałam, ale okej. Dobra, zrobię to tak. Nie! Nie no, spróbujemy jeszcze raz. Co tam? Trzeba próbować, co nie? O, udało się. No przecież, Boże. Ile będę jechać? Ła! Nie mam tutaj podwózki, więc muszę jechać trochę. Dalej. Okej. Okay. Jedziemy teraz do tego. Do dworu Srebrnej Polany, żebym mogła wziąć podwózkę do Valaday. Bo nie chcę mi się tam jechać, bo widzicie, jak to by wolno zajęło. Wager Horse jest strasznie bolny. Przez 5 dni nie mogłam go karmić. No Boże, to tak długo trwa, ale okej, okay, będzie dobrze. Trochę nie mogłam go karmić, ale zaraz pójdziemy do Valaday. Tam go nakarmię, żeby nie było, że jestem złą właścicielką. Konia Star Stable, chociaż wiem, że to jest tylko gra. I nic tego nie zmienia. Okej. Okay. Jedziemy sobie, jedziemy. I już dojeżdżamy prawie. Jeszcze 5 minutek, nie no, troszkę mniej. Tak minutkę, czy tam pół i będziemy. A minutkę chyba już do Valaday, żeby dojechać. Jeśli źle wymawiam Valaday, to proszę poprawcie mnie, dobrze? Oczywiście nie możecie napisać tego w komentarzach, więc nie wiem jak, ale gdzie jest wioska Valaday? Wioska Valaday i zapłać szylingami jorwickimi. Jedziemy! Bom, bom! Okej. Teraz idziemy nakarmić mojego konika.
Tylko gdzie oni tutaj mają jedzenie? Nie za bardzo się orientuję tu, bo rzadko tu... O, tam! Rzadko tu przyjeżdżam. Będę musiała tylko znaleźć... Okej, okay, tu jest jedzonko dla koni. A, przecież ja mam, okej. Okay. To schodzę z konika. Muszę go nakarmić, bo będzie mi strasznie wolno biegał, ale tego nie chcę. No nie, no, zwariuję. No dawaj. Nie! No nie, no przepraszam widzowie, że tak długo to będzie trwało, ale po prostu nie wiem, co się dzieje. O, jest. Czyszczonko. Ostatnio miałam Tak w ogóle ostatnio miałam pasowanie na jeźdźca. Jeśli nie wiecie, co to jest, to jest, tak, że pani przynosi lizawkę dla koni, co nie? Wodę musicie nalać, biorą szczotki i siodło i ustawiają przeszkody. I najpierw liżemy lizawkę, potem pijemy wodę z wiadra, potem nas czyszczą. Oczywiście ja byłam strasznie zadziornym koniem. Okej, potem wkładają nam siodło i przeskakujemy przez przeszkody. A teraz zobaczymy sobie dostępne skoki nad jeziorem Valadaipa. A, ok. To nie nagwracamy się do podwózki. Nie, to jest kompletnie oszołomione, że ja tak robię dziwnie. No ale okej. Tak, o, jezioro Valadai. Dobrze, już dojeżdżamy do jeziora Valadai i będziemy zaraz robić zadanka. Wee! Pan Anderson! Ale nigdy tego nie czytam. Bo po co? Okej. Ogólnie bardzo się cieszę, że doszły nowe zadania fabularne. Moja koleżanka się strasznie z tego ucieszy. Ale nie wiem, czy ja, bo jeszcze mam dopiero 13 poziom i prawie 14. Ale jakoś się to zrobi. Nie przeskakuję tego. Okej. Biegniemy, biegniemy. No wiecie, to nie jest za trudne, ale no trochę trzeba. O, co to było? Nie widziałam, że trzeba skoczyć, ale na szczęście się połapałam. Nie mam jeszcze Shire'a, tego konika, ale chyba sobie kupię, ale nawet wiem jak umaść. Tego, no nie wiem dokładnie jak się nazywa, ale tego brązowiutkiego, o, prawie cały. Ojeju! O nie! Zaliczyłam, a myślałam, że nie. Trochę się zestresowałam, ale już niedługo. Koniec chyba tego, tak? O Boże. Trochę się nie potrafię połapać w tym. Ale okej, daję radę jakoś. Jakoś daję radę. O nie. Walnęłam w drzewo. O nie, zaraz mi się czas... Uff, prawie by mi się czas skończył. Moi drodzy, przypomnę wam tylko jedno. Nigdy w życiu nie jedźcie skrótami. Dobrze? Ok,
Okej, okay, idę do tego pana. Nie, muszę się odwrócić do niego. O, dostałam PD. No więc... O, nowy poziom reputacji. No więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pa, pa!